tak jeszcze szybciutko chciałabym się odnieść do tego, co mówiła Agata, bo w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę dostałam ten obraz, ale to nie był czas na to, żeby to opowiedzieć. I dzisiaj tutaj miałam takie przekonanie, Agata mi to właściwie jeszcze potwierdziła dodatkowo, więc ja miałam taki obraz, widziałam człowieka, który siedział do mnie plecami i na kolanach cerował płaszcz. I tak podeszłam, zobaczyłam, był tak skupiony bardzo, schylony i cerował ten płaszcz i on doszedł do łatę, która była nieadekwatna tak naprawdę do tej dziury. To był w ogóle jakiś wielki kwadrat w innym kolorze, cerowany tak na okrętkę, w ogóle tak brzydko, byle jak tak naprawdę. I się dziwiłam, co on tak naprawdę robi, on niszczy ten płaszcz. I wtedy na drugim planie zobaczyłam rękę, która trzyma nowy, super, po prostu nowy płaszcz. Tylko ten człowiek przez to, że był tak skupiony i po prostu nie widział tego, że jest coś zupełnie nowego. Jeśli chodzi o wytłumaczenie tego, o co chodzi. Chodzi o to, że tak, wchodzimy w nowe rzeczy i Bóg daje nam nowe rzeczy, ale trzeba się podjąć decyzję. Tak naprawdę, że ty weźmiesz to z jego ręki, tak? Bierzesz to przez wiarę, podejmujesz pewien krok. Więc dopóki twój wzrok jest skierowany na tym, co tutaj i próbujesz własnymi siłami gdzieś to cerować, tak, układać swoje życie i nie szukasz Bożych rozwiązań, nie widzisz tego, nie dostrzeżesz tego płaszcza. Weź to wyrzuć i po prostu przez wiarę się w nim pomowę rzeczy, bo one są. Amen. 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 To ważne sprawy.